Dzień dobry Państwu. Otwieram obrady 26. 9. nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Przysmyki. Witam radnych, witam pana wójta, panią sekretarz, witam pana kierownika referatu w Urzędzie Gminy, witam panią inspektor nadzoru Rady. Informuję, że obrady Rady Gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, zaś nagrania obrad będą udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej gminy oraz w komórce organizacyjnej Urzędu Gminy w Przysmykach odpowiedzialnej za obsługę Rady w postaci nośników wersji elektronicznej służących do przenoszenia i przechowywania danych. Stwierdzam, że zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 13 radnych, co wobec ustawowego składu wynoszącego 14 radnych stanowi kworum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji. Porządek obrad sesji przedstawia się następująco. Punkt pierwszy, otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. Punkt drugi, informacja na temat porządku obrad sesji. Punkt trzeci, przyjęcie uchwały w sprawie. Podpunkt pierwszy, zmiany uchwały budżetowej nr 25/153/2021 Rady Gminy Przysmyki z dnia 26 stycznia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przysmyki na 2021 rok. Podpunkt drugi. Zmiany uchwały Rady Gminy Przysmyki nr 25/154/2021 z dnia 26 stycznia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Przysmyki na 2021 rok. Podpunkt trzeci. Zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przysmyki na lata 2021-2025. Podpunkt czwarty. Zmian w budżecie Gminy Przysmyki na 2021 rok. Podpunkt piąty. Zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury w Przysmykach i Gminnej Biblioteki Publicznej w Przysmykach. Punkt czwarty. Zamknięcie obrad. Czy są uwagi do proponowanego porządku obrad? Nie widzę. Dziękuję bardzo. Przystępujemy teraz do omówienia punktu trzeciego, podpunktu pierwszego porządku obrad. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 25/153/2021 Rady Gminy Przysmyki z dnia 26 stycznia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przysmyki na 2021 rok. I tutaj bardzo króciutko. Szanowni Państwo, 26 stycznia podejmowaliście Państwo uchwałę w sprawie zmiany budżetu i wkradł się wielki błąd w tamtej uchwale. Jakbyśmy jej nie poprawili do 26 lutego, Regionalna Izba Obrachunkowa uchyliłaby nam tę uchwałę. A błąd dotyczy uwzględnienia wsparcia działań w zakresie kultury i tak dalej dla organizacji pozarządowych w ramach podmiotów należących do sektora publicznego. Po prostu zapomniano wydzielić to jako sektor nie będący sektorem finansów publicznych. I to jest tylko taka malutka zmiana. W załączniku 1, jak proszę pokażę, przedtem była scalona tabelka, w tej chwili jest wydzielony ostatni punkt jako sektor nie stanowiący właśnie finansów publicznych. I to jest wszystko. Dziękuję bardzo. Czy są pytania do tej uchwały? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania imiennego. Odczytam w kolejności alfabetycznej imiona, nazwiska radnych, zaś radny, którego imię i nazwisko zostanie wyczytane. Oddając głos, wypowie formułę: jestem za, jestem przeciw lub wstrzymuję się od głosu. Bobryk Arkadiusz. Jestem za. Bugaj Grażyna. Jestem za. Kaciński Jerzy. Jestem za. Dziura Marian. Puchowski Warzyniec. Jędrzejewski Mieczysław. Lewczuk Przemysław, Mężyński Radosław, nieobecny, Michala Krzysztof, Michałowski Krzysztof, Żebuski Sylwester, Skolimowski Wojciech, jestem za, Soszyński Grzegorz i Soszyński Witold. Dziękuję bardzo. Informuję, że zagłosowało 13 radnych. Stwierdzam, że Rada Gminy przyjęła uchwałę nr 160 z dnia 23 lutego 2021 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 25/153/2021 Rady Gminy Przysmyki z dnia 26 stycznia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przysmyki na 2021 rok. Kolejnym naszym punktem jest punkt trzeci, podpunkt drugi porządku obrad. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany
uchwały Rady Gminy Przesyłki nr 25/154/2021 z dnia 26 stycznia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Przesyłki na 2021 rok. I to jest podobna sytuacja, tylko w innej uchwale. Tutaj z kolei po prostu to jest błąd pisarski. Pomylono numer, znaczy paragraf w tychże załącznikach. Powinien być 6300, w kracie 6620, a wiadomo, że ten paragraf powiela się w kilku, czy to zadanie w kilku załącznikach. Więc ta zmiana obejmuje załącznik numer 1, 2, załącznik 2a. W uchwale już budżetowej na ten rok. Dziękuję bardzo. Czy Rady mają pytania odnośnie tej uchwały? Nie widzę. Uchwała jest obecnie wyświetlana. Przystępujemy do głosowania imiennego. Bobry Karpanusz. Boga Grażyna. Jestem za. Kaczyński Jerzy. Ciura Marian. Łukowski Bawrzyniec, Andrzejewski Mieczysław, Lewczyk Przemysław, Mężyński Radosław, nieobecny, Michała Krzysztof, Michałowski Krzysztof, Żebuski Sylwester, Skolimowski Wojciech, jestem za, Soszyński Grzegorz i Soszyński Witold. Dziękuję bardzo. Informuję, że zagłosowało 13 radnych. Stwierdzam, że Rada Gminy przyjęła uchwałę nr 161 z dnia 23 lutego 2021 roku. W sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Przesmyki nr 25/154/2021 z dnia 26 stycznia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Przesmyki na 2021 rok. Przystępujemy teraz do omówienia punktu 3, podpunktu 3 porządku obrad. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przesmyki na lata 2021-2025. Mała zmiana, co prawda kwotowo to jest spora, bo to dotyczy 230 tysięcy w przedsięwzięciu, które jest realizowane na naszym obiekcie Urząd Gminy i Ośrodek Zdrowia. Po prostu zadanie, które było docelowo przeznaczone na 2024 rok, przesuwamy z uwagi na celowość realizacji go w roku bieżącym na rok bieżący. I to jest właśnie zmiana w załączniku 2, limit wydatków związanych z realizacją przedsięwzięcia, przebudowa, rozbudowa, nadbudowa budynku biurowo-usługowego i tak dalej, bo to jest długa nazwa. Dziękuję bardzo. Czy są pytania? Nie widzę. Uchwała jest obecnie wyświetlana. Przystępujemy do głosowania imiennego. Bobry Karpadiusz. Boga i Grażyna. Jestem za. Kaczyński Jerzy. Ciura Maria, Łukowski Wawrzyniec, Andrzejewski Mieczysław, Lewczuk Przemysław, Mężyński Radosław, nieobecny, Michała Krzysztof, Michałowski Krzysztof, Żywowski Sylwester, Skolimowski Wojciech, jestem za, Soszyński Grzegorz i Soszyński Witold. Dziękuję bardzo. Informuję, że zagłosowało 13 radnych. Stwierdzam, że Rada Gminy przyjęła uchwałę nr 162 z dnia 23 lutego 2021 roku w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przesmyki na lata 2021-2025. Kolejnym naszym punktem jest punkt 3, podpunkt 4 w porządku obrad. Przyjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Przesmyki na 2021 rok. Jeżeli chodzi o zmiany w budżecie, już tych zmian jest troszeczkę więcej. Wiadomo, że musimy również uwzględnić te 230 tysięcy na realizację tegoż zadania, które zostało w przedsięwzięciu zmienione na rok 2021. Oprócz tego uwzględniamy dotacje zlecone na realizację spisu powszechnego. To jest 5948,56 zł na kartę dużej rodziny. Zmniejszamy kwotę zaplanowaną, bo też plan dotacji zmniejszył się z subwencji oświatowej o kwotę 27 na realizację zadań przedszkolnych, więc tutaj zmieniliśmy w wydatkach o tą kwotę wydatki na rzecz przedszkoli w innych gminach. Wiadomo, że będziemy to śledzili. Jeżeli będzie ta tendencja wzrostowa, to i tak później trzeba będzie zabezpieczyć.
z tego została, z uwagi na zmniejszenie subwencji, zmniejszyliśmy kwotę przeznaczoną dla innych gmin. Ale będziemy to analizowali w trakcie roku. Najwyżej będzie trzeba zabezpieczyć później, bo na razie tam jest dosyć sporo środków. I to są wszystkie zmiany, które proponujemy obecnie do uchwały o budżecie. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z radnych ma jakieś uwagi, pytania? Nie widzę. Uchwała jest obecnie wyświetlana. Przystępujemy do głosowania imiennego. Bogdan Arkadiusz. Buga Grażyna. Kaciński Jerzy. Ciora Maria. Głuchowski Barzyniec. Andrzejewski Mieczysław. Lepczyk Przemysław. Mężyński Radosław. Nieobecny. Michala Krzysztof. Michałowski Krzysztof. Żyłowski Sylwester. Skolimowski Wojciech. Jestem za. Soszyński Grzegorz. Soszyński Witold. Dziękuję bardzo. Informuję, że zagłosowało 13 radnych. Stwierdzam, że Rada Gminy przyjęła uchwałę nr 163 z dnia 23 lutego 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Przesmyki na 2021 rok. Kolejnym naszym punktem jest punkt 3, podpunkt 5 porządku obrad, przyjęcie uchwały w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury gminnego Ośrodka Kultury Przesmyka i Gminnej Biblioteki Publicznej Przesmyka. Jak Państwo zorientowaliście się, dzisiaj mamy PO dyrektora nowego, który nas tu obsługuje. Ponieważ ostatnia sesja, którą tutaj skończyliśmy, po sesji ówczesny dyrektor poinformował mnie, że nie podejmie nowego kontraktu na pracę w GOK-u, że ma inne plany i w ogóle. No, bez szybko to się stało, bo 9 lutego kończył się kontrakt. Zaznaczam, że dyrektorzy instytucji kultury pracują nie na stałą umowę pracy, tylko na kontrakcie. Kontrakt trwa 5 lat. 5 lat dla ówczesnego dyrektora kończyło się 9 lutego. Więc no, oczywiście z niewolnika nie ma robotnika. Więc po prostu myślałem bardzo szybko, żeby dokonać spisu z natury, majątku przekazać na czas określony innej osobie. A inną osobą, która mogła się tego podjąć, to jest Jerzy Dymowski, bo tutaj siedział wiele lat i ciągnie etat swój w gminie i tutaj z skoku wpada w okresie do czasu powołania nowego dyrektora, tutaj będzie organizował i zarządzał tymi pracownikami, którzy tutaj są, a zostaje dwóch pracowników, bibliotekarka i sprzątaczka. Myślimy jeszcze o zatrudnieniu z biura pracy jednej osoby do pracy takiej administracyjnej tutaj przy GOK-u. No i żeby wypełnić czas, bo na razie jest COVID, GOK pracuje na 1/3 swoich możliwości, 0 spotkań, powyżej 5 osób. Jak to długo będzie, trudno nam powiedzieć. Najlepiej, żeby ja teraz tak to mówię, żeby to nie przyspieszało, lepiej, żeby było, aż wybierzemy nowego dyrektora, tak? Ponieważ no oczywiście ludzie się nauczyli, że się nic z GOK-u nie dzieje, bo jest COVID. A jak COVID zniosą, zgromadzenia wrócą, to wtedy już będzie większe zainteresowanie GOK-iem teraz. Będą obiadki, uroczystości, różne rzeczy. Więc to tyle i chcę Państwu powiedzieć, że poprzednio jak powoływaliśmy poprzedniego dyrektora na dyrektora, to chciałem połączyć i Państwo pamiętacie, szczególnie radni poprzedniej kadencji, że występowałem o połączenie dwóch instytucji, bo było dwie instytucje, kiedyś takie prawo było, że biblioteka musi być oddzielną instytucją kultury i GOK oddzielną. Chciałem to połączyć, ale w tamtym momencie nie było zgody instytucji bibliotecznej, Naczelnej Rady Bibliotekarskiej na połączenie. No, argumentowali to tym, że zginie kolejna placówka, że GOK ją wchłonie i inne rzeczy i tak dalej, i tak dalej. My z czytelnictwa nie rezygnujemy, dlatego kiedyś ze szkoły zabraliśmy bibliotekę szkolną tutaj do tej publicznej, ponieważ właśnie szkolne nie pracują tak, jak powinny być, pracować, a ta publiczna jednak pracuje i księgozbiór jest cały czas unowocześniany. I coraz to wchodzą nowe egzemplarze lektur dla dzieci, książki dla dzieci. Czyli no średnio 6 do 8 tysięcy rocznie, bo jest też i dotacja częściowo na to, przeznaczamy na zakup nowych woluminów i to co roku to w zasadzie ten księgozbiór się cały czas zmienia. No i oczywiście teraz uważamy, że po upływie 5 lat ponawiamy próbę i chcemy dzisiaj, żebyście Państwo podjęli uchwałę intencyjną, bo to jest taka fikcja, bo to jest pół etatu dyrektor biblioteki, pół etatu dyrektor GOK-u.
pół etatu księgowa biblioteki, nie pół etatu, tam jedna druga swego pracy, jedna szesnasta pracy w bibliotece, jedna szesnasta w roku. Jak dyrektor patrzy na budżet, to musi patrzeć, ile ma na zakupy w bibliotece i ile ma na zakupy w roku. A jakby to było razem, to by było to całkiem inaczej. Więc dlatego chcemy połączyć to i byśmy wymyślili taką nową nazwę. Mamy nadzieję, że już teraz po upływie tych pięciu lat, przedstawiając argumenty organizacji pracy GOK-u i biblioteki przez dyrektora i przez chociażby tego księgowego, po prostu, żeby nam to połączono. I na to mamy 6 miesięcy, bo w przypadku GOK-u konsultacja i opiniowanie trwa 3 miesiące, a w przypadku biblioteki, skoro łączymy bibliotekę z GOK-iem, to 6 miesięcy, czyli założyliśmy sobie czas, że to będzie do końca września, dajemy sobie miesiąc jeszcze rezerwy, że może być jakieś poślizgi, czyli do września, ale dając sobie miesiąc rezerwy, to do 1 października, że taką zgodę uzyskamy. Jeżeli nie uzyskamy, bo w takiej sytuacji nie mogę ogłaszać konkursu na dyrektora, bo nie wiem, czy mam ogłaszać na pół biblioteki, pół GOK-u, czy później, jak już dostaniemy zgodę, to ogłosimy na dyrektora instytucji kultury, czyli biblioteki i GOK-u. Proszę bardzo, bo oczywiście zmierzam w kierunku konkursu. Ustawodawca daje możliwość mi powołania bez konkursu, ale zmierzam w kierunku konkursu, żeby nikogo na siłę nie uszczęśliwiać kulturą i czytelnictwem gminy Przesmyki. Pan Wójt już prawie wszystko powiedział. Z tego, co można jeszcze dodać, to tylko to, że rzeczywiście musimy uzyskać opinię trzech organów, Krajowej Rady Bibliotecznej i dwóch bibliotek, które jakby sprawują nadzór nad tą naszą biblioteką, czyli Biblioteka Publiczna Miasta Stołecznego Warszawa, to jest Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego, i Powiatowa Biblioteka, której rolę pełni teraz Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Morwach imienia Ireny Ostaszek. Więc musimy pozyskać te trzy opinie. Wójt nie wspomniał, ale w poprzedniej uchwale ta nazwa była jakby skrócona. Było Gminne Centrum Kultury. Może to ich zabolało. W tej chwili Wójt proponuje, żeby to było Gminne Centrum Kultury i Biblioteka. Więc taka by była nazwa tychże dwóch, a później już scalonej jednej instytucji kultury. Po uzyskaniu tych opinii wójt, tu zresztą na podstawie tej uchwały, jakby jest zobowiązany o wystąpienie do ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego i sportu z wnioskiem o wyrażenie zgody. Także oprócz opinii musimy jeszcze uzyskać zgodę ministra właściwego z tego zakresu. Macie Państwo uzasadnienie, w którym to wszystko, co wójt powiedział, i dużo więcej jest napisane. Myślę, że to bez sensu czytanie jest tego uzasadnienia. To uzasadnienie musi znaleźć się na tablicy ogłoszeń urzędu, naszego BIP-u i tychże jednostek, te, które są przedmiotem połączenia, żeby wszyscy mieszkańcy mogli się z tym zapoznać. I właśnie co powiedział wójt. Przez 6 miesięcy mamy obowiązek jakby wywieszenia tego uzasadnienia połączenia tych instytucji, żeby każdy z mieszkańców mógł się z tym zapoznać. I chyba to by było wszystko, bo resztę to wszystko wójt bardzo szczegółowo Państwu przedstawił. Ja tylko jeszcze uzupełnię swoją wypowiedź, jeżeli ktoś z Państwa dowiedział, że są takie osoby gdzieś tu w okolicy albo znacie takie osoby, które mają predyspozycje do zarządzania instytucjami, to zapraszam, dawajcie ich do mnie, będę prowadził z nimi rozmowy, będę poznawał tych ludzi. 6 miesięcy to jest dużo czasu, ale trzeba się do tego przygotować, jak rozpiszemy konkurs, żeby zebrać właściwe oferty. Zgodę ministra. Dziękuję bardzo. Czy są pytania? Nie widzę. Uchwała jest obecnie wyświetlana. Przystępujemy do głosowania imiennego. Bobryk Arkadiusz. Jestem za. Bubaj Grażyna. Jestem za. Kaciński Jerzy. Dziura Maria. Chorski Bałżyniec. Jędrzejewski Mieczysław. Lepczyk Przemysław. Mężyński Radosław. Nieobecny. Michała Krzysztof. Michałowski Krzysztof. Żeruski Sylwester, Skodinowski Wojciech, jestem za, Soszyński Grzegorz i Soszyński Witold. Dziękuję bardzo. Informuję, że zagłosowało 13 radnych. Stwierdzam, że Rada Gminy przyjęła uchwałę nr 164 z dnia 23 lutego
2021 roku w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury Przesmyka i Gminnej Biblioteki Publicznej Przesmyka. To już była nasza ostatnia uchwała, ostatni punkt porządku obrad. Wobec wyczerpania porządku obrad zamykam obrady 26.09. nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Przesmyki. Dziękuję Państwu za przybycie.